Ja jestem chłop z Mazur i tak wołajcie na mnie chłop z Mazur. To właśnie śpiewa dla was chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazury, nie dwóry. Chłop z Mazur. Była to jedna wielka kula ognia. Aż nie do wiary, że pożar tak szybko mógł się rozprzestrzenić. To nie było zwarcie instalacji elektrycznej, choć urządzeń nie brakuje. Nie stwierdzono też zapruszenia ognia. Powodem wybuchu pożaru było działanie człowieka. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Grabin. Z dalszych czynności okazało się, że mężczyzna odpowiada również za pożar, który miał miejsce dzień wcześniej w miejscowości Straszęcin. Spłonęło tam wtedy 500 sztuk bali słomy. Zatrzymany 28-latek to były strażak z miejscowej OSP. Obecnie bezrobotny. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Może coś z psychiką miał chyba, nie? No. Może coś dziecko tam, coś mu tam poszło na głowę, ale tak to normalnie, to on nie był taki złośliwy. Według ustaleń prokuratury nie był palaczem, ale zawsze nosił przy sobie zapalniczkę. To właśnie ona miała być narzędziem podpaleń. Prokuratura zleciła już przeprowadzenie badań psychiatrycznych. Biegli mają ustalić, czy podpalenia nie są efektem choroby lub zaburzeń. Nawet ze zeznań członków rodziny wynika, że u podejrzanego była jakaś fascynacja ogniem. On sobie po prostu bardzo lubił oglądać na internecie pożary, bardzo go to cieszyło, więc tutaj uważamy, że istnieje wątpliwość co do jego poczytalności.